Wszystkim jest na moim kanale Kawikowe Życie i ten odcinek ja nagrywam specjalnie dla mojej koleżanki, więc pozdrawiam cię, Maja, oczywiście. To jest moja sąsiadka, właściwie nie koleżanka. Ona ma świnkę morską, która nazywa się Pimpek i ona prosiła mnie, bym nagrała odcinek analiza karmy Wersellaga Nature. Nadal nie wiem, jak to się czyta. Więc no, jakby ja trochę o tym wiem, co nie? Więc najpierw przejdźmy do przyjrzenia składu. Okej, więc mieszanka paszowa pielno porcyła dla kawy domowych. Produkty pochodzenia roślinnego, zboża, warzywa, groszku, 10% marchewka, 5% papryka, 3% burak cwikłowy, 2% pasternak, 0,5% roślinne ekstrakty białkowe, owoce dzika, papryka, burak cwiklowy, nasiona, minerały, drożdże, fosy, zioła, zioła. I tutaj już się zaczyna po innym języku. Więc teraz jak wygląda ta karma? Tutaj mamy, właściwie cała karma jest ogólnie kolorowa. A pamiętajmy, że kolorowe karmy nie są najzdrowsze. Więc no, widzicie, tam na dywan, co nie, potem posprzątam. Są tu takie czerwone kropeczki jakieś, są tu takie płatki. Tutaj widzicie, jest nawet narysowane, z jakich to jest warzyw. Więc z tego co widać, to są też suszone banany, co nie? Tych suszonych bananów jest pewnie niewiele, bo świnki nie mogą mieć za dużo bananów. Są też takie jakieś płatki, kojarzą mi się z tymi chiliosami, co są, wiecie, płatki z mlekiem. Tutaj mamy właśnie, to jest ogólnie kolorowa karma, to jest pewnie jakaś żurawina. Tutaj widzicie, kolorowa, normalnie karma kolorowa, nie ma za bardzo naturalnych kolorów. I tutaj jak widzicie, to jest naturalna karma, bo nawet tutaj taki wielki napis brzmi i ona jest podobno oryginalna. Mamy napis kawia, czyli ona jest dla świnek morskich. I tu jest jeszcze napisane, że to jest 750 gramów, więc no dużo tej karmy jest. Tutaj jeszcze poszukam tych bananów. Jak widzicie, są to... O nie, to mi się... To akurat nie jest z tej karmy, tutaj mi się po prostu przyplątało. Ale właśnie tutaj widzicie, są też naturalne kolory, widzisz? Widzicie? To jest brązowy. Może to jest trochę... Zaskakamy, że to jest pomarańczowy, ale to jest brązowy. Tutaj widzicie, jest jakiś płatek żółty. Widzicie, za bardzo to nie jest jakaś naturalna karma. Znaczy ona jest naturalna, ale wiecie, lepsze są karmy, które mają naturalne kolory. Więc to ogólnie nie jest najzdrowsza karma. Widzicie, coś wygrzebałam. To jest takie coś, co mi przypomina kamyk. To jest coś zielonego. Czyli coś takiego. Widzicie, po prostu cała karma jest kolorowa. Już nie będę wszystkiego wam tutaj pokazywać, nawet to widać tej perspektywy, cała karma jest kolorowa. Ogólnie tutaj ci Maja pokazuje i wam też. To jest takie opakowanie zielone. Różne języki tu są sobie napisane. I tu mamy jeszcze coś napisane, co jest tu gdzieś po polsku. O, jest. Nature Original Kawia to pełnowartościowa karma specjalnie dostosowana, aby zaspokoić całkowite zapotrzebowania żywieniowe kawy domowej, czyli świnki morskiej. Ta wysokiej jakości mieszanka smacznych składników zabiera wszelkie niezbędne składniki odżywcze, witaminy i minerały, których twój pupil potrzebuje, aby wprowadzić beztroskie życie i cieszyć się pełną energią. Błon, zioła, warzywa i owoce zawarte w mieszance przyczyniają się tu do doskonałego trawienia. Utrzymują dobrego stanu uzębienia, błyszczącej sierści, doskonałego zdrowia, różnorodność składników gwarantuje dobry smak i doskonałe wchłonienie. Dzięki temu karma Nature Original to idealna wola codzienną porcję rozkoszy dla twojej kawy domowej. Więc jak widzicie, ta karma jest dość taka chwalona. No dobrze, więc chyba już wszystko tutaj mogłam zanalizować. Więc jakby ta karma jest dość zdrowa, tak? I tutaj Maja, weź się odezwij w komentarzu, wpadajcie do Maji, Maja jest super. Ona może... będzie nagrywać z Pimpkiem, ona na razie nie nagrywa. I Maja, odezwij się w komentarzu. Pa!